Ustawa o rachunkowości przedstawia ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, zatem przy praktycznym stosowaniu tych regulacji mogą powstawać pewne wątpliwości. Niektóre z tych wątpliwości zostały rozstrzygnięte przez Komitet Standardów Rachunkowości w stanowisku dotyczącym zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych. Na temat praktycznego zastosowania zasad prowadzenia ksiąg rozmawiam z redaktor czasopisma Zeszyty Metodyczne Rachunkowości, panią Elizą Baszyńską.